Witamy Was, docent Polskie Mini Browary. Janek, Browar Monsters. Marcin, Same Crafty. Dzisiaj intensywne ważenie. Cztery warki. Dwa różne piwa. Nie wiem, czy mówimy od razu o dwóch piwach. Chyba nie, Tak. Zdecydowane chłopaki, widzę, pełna zgoda. Nie, no, zapraszamy Was 29 sierpnia. Marcinie, czy to jest dobra data? No i widzisz, nie przygotowaliśmy się. No bo to jest spontan, na tym polega. Piwo było przygotowane prawidłowo, natomiast data jest spontaniczna. Czekaj, wszystko data się rodzi spontanicznie. 27. Piątek. Piątek 27 sierpnia. Urodziny. Urodziny nietypowo, ponieważ przez lockdowny nie dało się zrobić urodzin Samych Craftów, więc na 6 i 3/4 urodziny zapraszamy. Również się nie dało zrobić, albo mi się jakoś nie chciało, ale skorzystałem z sytuacji, więc się wpraszam na urodziny Samych Craftów. Ja bym powiedział... Browar Monsters ma urodziny w październiku, więc... Więc idealnie! Nie będzie urodzin. Nie będzie. Urodziny będą w październiku. Miejmy nadzieję, że będzie się dało. No właśnie. Procent kończy 11 i ile? Znaczy, 11, ja już zacząłem 12. 12. Zacząłem już... wszystko leci. Zacząłem 12 rok, ale będzie świętowanie 11 rocznika Polskie Mini Browary.pl. I z tej okazji Janek zrobił... Znaczy z tej okazji. Zrobiliśmy. Nie tylko. No tak, no jest to kooperacja z serii Monsters vs. Humans, gdzie Browar Monsters, czyli ja, zapraszam ludzi, a nie browary. No i zaprosiłem Marcina i docenta, żebyśmy uważali wspólnie piwo. A tak się składa, że przy okazji są urodziny jednych i drugich, więc z tej okazji będzie premiera właściwie tego piwa. I będzie to sesyjna IPA. Old Session New Zealand. Nie, przepraszam, Pacific. Pacific Pale Ale. Nie, Pacific IPA. Gdzie sesyjna IPA chmielona po prostu nowozelandzkimi i australijskimi chmielami. I to dużą ilością owsa. Obficie naprawdę te chmiele ładnie poszły. To, co tam Janek wrzucał do gara, to nie była heroina. Nie. Chociaż w tym momencie to ludzie nie przyjdą, ale dobra. Jest chmiel, są inne dodatki. Nie ma innych dodatków. Nie ma. Tylko chmiel. Tylko chmiel. Bez laktozy, tak. Bez maltodekstryny. Bardzo jesteś bez aromatów. Bez owoców. Bez alkoholu. Prawie bez alkoholu. Prawie. Celujemy w 3,5? Dziesiąteczka. 4% alkoholu, więc całą noc naprawdę można pobalować. Kto nie wytrzyma do soboty rano, no to słabeusz. Więc szykujcie się na dobre urodziny. Natomiast zrobiliście, bo to już jest wasza kwestia, kolejna sprawa. Kooperacja na przyszłoroczne urodziny Samych Craftów. No, na przyszłoroczne święto piwa Grodziskiego, dokładnie. Czy prawie urodziny. Czyli prawie urodziny. Teraz w ogóle nie wiadomo, w ogóle. to będzie czerwiec, no to będzie okej. Okay. Uważaliśmy Grodziskie, które przefermentujemy bretami namnożonymi z butelek Side Project i wlejemy do beczki małej po torfowej whisky. Tak, i tym samym rozpoczynamy i anonsujemy projekt Wild Grodziskie albo Dzikie Grodziskie, Grodzisz, no ale tu jesteśmy razem, w który jeszcze zaangażowany będzie parę browarów. Czekajcie na kolejne informacje. Czy to oznacza, że również inne browary będą robić Dzikie Grodziskie? Na razie kilka browarów powiedziało wstępnie tak. Mhm. Zobaczymy, no na razie materializujemy pierwszy krok, natomiast no, czekamy na kolejne, które mają się pojawić i premiera tych Dzikich Grodziskich będzie w dniu świętego. Ale to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo w tym roku to reanimowane święto piwa Grodziskiego takie było na 1/4 gwizdka, prawda? Że nie było tej mocy, nie było tego poweru, czego można by było się spodziewać po naszym jedynym stylu. To znaczy, wiesz co, było moim zdaniem sporo, bo sporo piw Grodziskich się jednak pojawiło. Wzięło udział około 40 lokali, więc
Myślę, że i tak jak na takie, taką reaktywację to był spory sukces. Oczywiście no, nigdy to nie będzie wielki sukces na miarę jakiś chociażby czy święta piwa, święto porteru bałtyckiego. Ale dlaczego nie? Grodzisz nie jest aż tak nośny, nie jest mocny, nie jest, wiesz... No ale właśnie na tym polega ta kwestia, żeby tak fajnie eksperymentować z tym stylem, żeby rozszerzyć. Wcześniej to szerzyliśmy też jako krafty przez wiele kooperacji, pokazywanie, że Grodzisz niejedno ma imię i można go kompilować, za co też się nieraz gromy posypywały na nas, że to tylko prawdziwe grodzickie, tylko jeden przepis i tak dalej. My uważamy, że nie, że trzeba się bawić tak, jak się bawimy różnymi innymi stylami. I po prostu pomyślałem, że czemu naszą specjalnością, skoro piwa dzikie są popularne, ja też je bardzo lubię, od Belgii przez Stany, wszystkie kraje w tej chwili zaczynają robić dzikie piwa, dlaczego my nie mamy zdziczyć swojego Grodzisza? No i taki jest pomysł. Od razu gram rolę Olka Hurko, były Monsters. Czy wpuścisz pejstry grodziskie na święto do samych kraftów? Jeżeli ktoś je zrobi, bardzo chętnie, no, ale to musi ktoś je zrobić, tak? Czyli nie zamykamy się w ortodoksji, jesteśmy otwarci na podejście, jesteśmy elastyczni. Janek pracuje, tak, no tak, taka rola. Dobra, nie, naprawdę, święto piwa grodziskiego dopiero za rok, prawie za rok, natomiast jeszcze raz, 27 sierpnia. Same krafty widzimy się i same krafty vis-a-vis, gdzie będzie docent miał swoje beczki też, także i oczywiście Janek z premierą, no i jeszcze na pewno wiele niespodzianek, także dużo piwa grodzickiego też się pojawi na planie. Brzmi jak obowiązkowa impreza do odwiedzenia.